Podpisanie listu intencyjnego dzisiaj pomiędzy ośrodkiem w Laskach a Kulem formalizuje to, co dotychczas było robione. Ufam, że to wydarzenie pozwoli nam lepiej zidentyfikować potrzeby i możliwości i lepiej urządzić współpracę na rzecz osób z niepełnosprawnością, ociemniałych czy niedowidzących. Ufam, że wyniknie z tego wiele dobra. Stąd też z radością wielką witam dzisiaj w murach naszej uczelni delegację ośrodka w Laskach. Dla nas każda współpraca z instytucją, która chce wspierać osoby niepełnosprawne, jest ważna. Jesteśmy na każdą taką współpracę otwarci. Liczymy na to, że nasi uczniowie będą dzięki temu mieli lepsze warunki, że wymiana doświadczeń naszych jako specjalistów z zakresu tyflopedagogiki i państwa jako uczelni, cenionej uczelni o znakomitej renomie, przyniesie dobre skutki dla naszych podopiecznych, a w przyszłości państwa studentów.